Mam wniosek o poszerzenie, przeznaczenie działki 165 łamane przez 15 od 4 Śródmieście na potrzeby ewentualnej rozbudowy wódkarskiego rozbudowego przyjścia łącznika, z uwagi na to, że ten plac zabrał cieszy się dużym zainteresowaniem, albo jest wolna działka, która jest własnością gminy Miejskiej Kraków, kiedyś też był taki plan, żeby tam stworzyć drugi etap ogródka i również obowiązuje plan miejscowy, który to rozwiązanie przewiduje, taki wniosek do Wydziału Skarbu, aby tą działkę przeznaczyć na ewentualną rozbudowę, to być może tam kiedyś w przyszłości ten plac zabrał rozbudować. To tak, tutaj sugestia radnego Piotra Moskały, żebym taki projekt uchwały złożył, więc to było nie może. Jak coś tu to jest, to przyszedł. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Pan Przewodniczący. Chciałem prosić o poparcie tej uchwały, tego projektu uchwały, z tego względu, że ten ogródek już dawno stracił swoją przepustowość. Jak jest, nie wiem, ładna pogoda, to kiedyś tam nawet na 60 osób w jednym momencie. Tam po prostu dzieci się jeden na drugi. Pomimo tego, że tam jest sporo ławek, wykładów dużo brakuje kosz na śmieci. Tam dzieci pomiędzy tymi zabawkami grają w piłkę i po prostu się gniosło. Działka stoi, jest jeszcze drugi problem. Działka, która jest obok, miasto troszkę po prostu, że nie zapomniało, nie ma ochoty ani tam chodzić, tam jest trawa koszona raz w roku albo i wcale, tam rok nie była wcale, tym roku była na wiosnę. Trawa jest tam wyższa niż ja, zobaczona jest 2 metry, tak? Włączanie też nie jest tego ogródek, no bo mimo się zwierzącego utrzymania, ten kawałek tam, nawet na początku tak naprawdę nie musiały tam mieć żadnego sprzętu, żadnego, wystarczy, że tam była trawa łąka, to dzieci na pewno do tej gry w piłkę by sobie wykorzystały takie bramki, jak są na rzecz nie małe, jeśli to jest radna pani banku, tam nie podobają się bramki, chętnie można je przejść na... 114 jeszcze jest kosz jeden. Jest kosz, tak. No można byłoby to, wydaje mi się, to niedużym kosztem zarysować. Dziękuję bardzo. Jeszcze są jeszcze jakieś głosy dyskusji. Pan Dariusz Winiec, proszę bardzo. W miejscu jest ten teren do zagospodarowania. Tam no obok, stronę tego polu? Stronę tego polu? Nie, stronę tego polu na rzecz zakładu Zieleniewskiego, a po drugiej stronie. Po lewej stronie. Nie, to bardzo fajne. Tylko bardzo proszę pana radnego, żeby mieć jakieś jabłoni irańskie. Mianowicie owoce, które zaraz tam spadają, po prostu dzieci jedzą. A to nie jest niestety, nie szkodzi, ale dwuletnie dziecko po prostu się zakrzyczy. No niby tak, ale to jest. Nie, ale to dzieci nie znajdą, bo to są bardzo drogie. Dziękuję bardzo. Jeszcze głosy w dyskusji. Czyli ten przejazd parkingu ostrzeżonego zostanie, tak? Tak, tak, no to jest. Tak, tak, to przejazd. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Ty za poparcie projektu 482. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.